tyle, że mamy dzisiaj ekipę na co najmniej połowę resortów gotową do tego, że jeżeli trzeba i jeżeli ktoś się zgadza z tym, co my mówimy o polityce rodzinnej, o płaskich podatkach, o tym, że w końcu przedsiębiorca ma zajmować się swoją firmą, a nie tańczeniem z urzędnikami, że prawo budowlane to ma oznaczać, że budujemy to, co należy budować. To są oczywiście rzeczy, które, o których żeśmy z panem posłem Palikotem rozmawiali wielokrotnie w Komisji Dopóki Jarosław Kaczyński was nie odtrącił, to nie byliście tacy gorliwi w prezentowaniu tych postulatów. Ja już nie wiem, kto jest bardziej odtrącony. Jeżeli pan chce jak słuchałem niektórych wystąpień pani Jakubiak, to miałem wrażenie, że o niczym nie marzę, tylko żeby się przytulić do prezesa. Niech pan poczyta moje wywiady, wywiad z 2009 roku, kiedy powiedziałem, że Jarosław Kaczyński powinien być odesłany do Sulejówka. Niech pan przypomni sobie Tomasza Dudzińskiego 2008 roku. Ale po to, żeby zamach stanu potem nie, po to, że my, wbrew pozorom, dzisiaj środowisko PJN-u to są ludzie, którzy mieli odwagę mówić szczerze w PiS-ie i za to ciężką cenę zapłaciliśmy. Ja zapłaciłem cenę za to, że mówiłem cały czas w PiS-ie, że Komisja Palikota, Komisja Przyjazne Państwo, której byłem wiceprzewodniczący, ma sens, bo zmieniamy ważne rzeczy. A co zrobiliście razem właśnie? A no właśnie, kłopot polega na tym, że Janusz Palikot, w momencie przeszedł z pozycji odpowiedzialnego męża stanu na pozycję hepenera politycznego. Ale to był pewien problem, za co ja poniosłem ciężką cenę w PiS-ie. Paweł, bardzo długo mówisz. Jeśli mogę, panie pośle, mogę dwa słowa. Po pierwsze, chroń nas Boże od partyjnych ministrów. Cała twoja praca w Komisji Przyjazne Państwa skończyła się wtedy, kiedy Kaczyński kazał z niej, panie pośle, odejść. Przerosła treść w Komisji Przyjazne Państwo. Że na tym problem polega. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że ta komisja ma sens. I doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że Kaczyński i Tusk rozgrywają ją tak, żeby się jej nie... Się to no, nie ja myślę, że nie... Szeinfeld rozgrywał tu, Dziekoński rozgrywał, Rostowski rozgrywał tę komisję i chciał, że tak powiem, nie pozwolić komisji cokolwiek zrobić sensownego. Otóż zawsze tak jest z partyjnymi działaczami. Czy mamy głosować na tych facetów, którzy nie byli się w stanie przebić w swoich partiach? No przebiliśmy się. Panie redaktorze, gdybyśmy chcieli być oportunistami i, że tak powiem, mieć cieplutką posadkę, to byśmy siedzieli, ja bym na pewno siedział w PiS-ie. Tylko mnie nie interesuje małpowanie pewnych tekstów Jarosława Kaczyńskiego i liczenie, że mnie pogłaszczy przed kolejną konwencją albo wyciągnie na którąkolwiek konferencję prasową. Ale gdzieś ty, chłopie, był w kampanii prezydenckiej. Ale gdzie ja byłem? Razem z Byłem tam, gdzie uważałem, że coś się dobrego dzieje dla Polski. Że jest pewne wyzerowanie licznika. Jarosław Kaczyński coś dobrego dla Polski. Tak, ja wierzyłem w to, że Jarosław Kaczyński po tragedii smoleńskiej zmienił swoje postępowanie. To pan, panie pośle, wtedy zakładał okulary, małpował Jarosława Kaczyńskiego. I miałem rację ja. Tłukł ten młotkiem te okulary. Okazało się, że Kaczyński oszukiwał. Nie, w kategoriach moralnych. Jarosław Kaczyński oszukiwał. Być może ta naiwność, dobra wola, którą macie, spowodowała, że nie daliście się na to nabrać, ale dla bardzo wielu ludzi w Polsce było z góry widać. Panie pośle, a nie myśli pan, że mówiąc to, co pan przed sekundą powiedział, czyli wydawało mi się, że Jarosław Kaczyński, a potem się okazał... Ale panie redaktorze, dla wielu Polaków tragedia smoleńska była fundamentalną. Milionom Polaków mówił pan osobiście rok temu, spokojnie możecie oddać losy swoje i swojej ojczyzny temu człowiekowi. Tak wierzyłem, ale dzisiaj teraz pan wierzy w coś innego. Ale już się nie chcę zajmować. Nie stracił pan wtedy wiarygodności? Panie redaktorze, w pana wpada tygodniku wprost. Udzieliłem wywiadu, w którym powiedziałem koniec. Idę sobie z PiS-u, bo mam dość. Mam dość, że tak powiem, udawania pewnych rzeczy, bo ostatnie miesiące były pewnym rozdźwiękiem między tym, co ja wyobrażałem sobie właśnie po kampanii prezydenckiej, kiedy wydawało mi się, że można w Polsce i Polacy zasługują na to, żeby w końcu była merytoryczna, spokojna debata pomiędzy czołowymi partiami i politykami. Okazało się po wakacjach, kiedy wróciłem z operacji kręgosłupa i po rekonwalescencji, że to ja byłem tylko ładną buzią, że do niczego to było tylko potrzebne na chwilę, a twarzą Prawa i Sprawiedliwości stał się Antoni Macierewicz. I ja to powiedziałem, tego nie chcę. To prawda. I poszedłem sobie. Panie pośle, panie były pośle, ja się tak zastanawiam, ponieważ wcale nie wykluczam, że wielu ludzi pójdzie, wejdzie do tego lokalu wyborczego, a ten Palikot to źle mówi o tych wszystkich politykach, to chcemy im dać pstryka w nos, to można na niego głosować. Ale tak naprawdę zastanawiam się, co pan ludziom proponuje? Poza dość prostymi, tanimi obietnicami, tak jak w tym programie, my nie idziemy rządzić, czyli inaczej niż wszyscy politycy na świecie, i poza, powiedziałbym, dość obrzydliwymi często stwierdzeniami, na przykład ta, która była w zajawce programu. Powiedzieć, że pan Kaczyński odpowiada za śmierć 90 ludzi, a pan Piotrowski tylko za jednego Popiełuszki. Znaczy, gdzie są granice? Ja rozumiem, jest elektorat
antyklerykalny, który łyknie wszystko, ale gdzie jest granica przyzwoitości? Jest proponujemy program Nowoczesnego Państwa oparty o cztery filary. Czy wstydzi się pan tego zdania, które słyszeliśmy? Nie, Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za tą tragedię smoleńską. Przecież wszyscy w Polsce tak mówią. Nie wszyscy. Gdyby tak nie było, znaczy jeśli ktoś wierzy w to, że Lech Kaczyński zdecydował się na ten lot, na całą tę podróż, bez wpływu Jarosława Kaczyńskiego, no to jest coś innego na niż odpowiedzialność. Poziomie Pawła Poncyljusza. Ale zaraz, pozwólmy powiedzieć parę słów przynajmniej o moim programie. Polska obywatelska, w której nie partie polityczne decydują o dotacjach dla samych siebie, tylko obywatele płacący podatki. 2,5% odpisu od podatku, który trzeba zapłacić, można będzie przeznaczyć w naszym państwie albo na Kościół, albo na partię polityczną, albo na organizację pożytku publicznego. Tylko jeden wymieniam aspekt tego filaru. Drugi filar, państwo społeczne. Państwo, które ma odwagę walczyć na przykład z czymś takim jak niż demograficzny. Proponujemy receptę wzorem francuskiego rozwiązania. Cztery zasady, które we Francji dały wzrost demograficzny. Matka i ojciec, którzy mają więcej niż trójkę dzieci, nie płacą podatku dochodowego przez 10 lat. Pracodawca, który zatrudnia kobietę w domu wychowującą dziecko, płaci połowę składki na ubezpieczenie społeczne. Dla 80% dzieci są miejsca w żłobkach i przedszkolach. Matka wracająca do pracy po okresie macierzyńskim ma zagwarantowaną taką samą pensję jak facet. Dobrze, pan, co, państwo przyjazne, państwo i państwo świeckie. Brzmi to tak obiecująco, jak wszystko to, co dwa dni temu mówił premier Tusk i nawet z gazu łupkowego, jak będą pieniądze, to na te wszystkie wasze obietnice to na się my podajemy nie, oszczędności. Nie. Likwidujemy powiaty, senat, liczbę rady gmin i dzięki temu mamy 20 miliardów na wydatki społeczne. I zaraz będziecie w koalicji z Donaldem Tuskiem w rządzie. I idziemy do wyborów, żeby nie brać władzy. Pytanie, czy na zewnątrz będzie pan bardziej... Ja bym brać władzę, ale nie żeby pomyśleć. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, do zobaczenia. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Już jest za nami trudny i smutny epizod rządów PiS-u z Samoobroną i LPR-em i niech te czasy już nigdy więcej nie wracają. Po tych czterech latach wiemy już jedno. Nie ma biednych krajów, są tylko źle rządzone. SLD to jest gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich. Gdyby tę energię, którą przekazywaliśmy na wojnę polską przekazać na rozwiązywanie problemów, bylibyśmy parę kroków do przodu. 70% polskiego społeczeństwa odrzuca tą czwórkę, która była przed chwilą u pana. Stratą głosu to jest oddanie głosu na platformę PiS i gwarancję na następne 4 lata wojny polsko-polskiej.